Teraz trochę nieprzyjemna sprawa, czyli jakie kary może nałożyć Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych? Tutaj na stronie info.pl są przykładowe kary, więc tak. Wykonując swoje zadania, zarówno GIDO, jak i jego zastępca, czyli mają prawo wstępu w godzinach od godziny 6 do 10 do pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest zbiór danych, czyli wasza baza danych, tak? Czy cokolwiek innego, pliki, obojętnie gdzie je przechowujecie. Niewykonanie decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych będzie się wiązało z kosztownymi konsekwencjami. Więc jednorazowa grzywna, którą można firmę nałożyć GIDO, wynosi 50 tysięcy złotych. Proszę was bardzo. Karę to można nałożyć czterokrotnie, a więc firma musi liczyć się z tym, że grzywna wyniesie nawet 200 tysięcy złotych. W przypadku osób fizycznych jednorazowa kara grzywny wynosi 10 tysięcy. Łączna suma grzywien nie może przekroczyć jednak 50 tysięcy złotych. Innego rodzaju uprawnieniem, jakie uzyskał, tak, na mocy ustawy jest możliwość tworzenia biur zamiejscowych. Więc teraz, przed jakimkolwiek założeniem sklepu internetowego czy portalu, z którego na przykład, albo strony, gdzie na przykład oferujecie darmowy e-book, a na przykład prosicie kogoś, żeby wpisał wasz, proszę podać e-mail, adres, swoje imię, nazwisko i tak dalej. My wyślemy tobie darmowy na przykład e-book. To taka już firma, jak inspektor będzie sobie sprawdzał w internecie te firmy, no to taka firma może być obiektem jego kontroli. Więc to jest bardzo ważny aspekt, więc jak projektujecie sklep internetowy, tak jak mówię, coś co zbiera dane, musicie mieć osobę zaufaną, która będzie zarządzać takimi danymi, więc baza danych musi być solidnie zabezpieczona, żeby nie było możliwości po prostu skopiowania tych danych i udostępnienia w internecie, jak to było kiedyś, niedawno było problem chyba z PlayStation. Znaczy z Sony ogólnie, tam dane konty użytkowników PlayStation były, no i tam ogromne kary, to po prostu wasza firma pada. Po drugie, taka moja rada dla was, jeżeli jakikolwiek prowadzicie biznes, zakładajcie to jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie zakładajcie to pod żadnym pozorem jako działalność gospodarcza, czy jako osoba fizyczna. Ponieważ w momencie, kiedy dostaniecie taką karę, parę setek tysięcy złotych, no to wiecie, to jest upadek, bankructwo dla niektórych, prawda? Więc to taka moja opinia. Zawsze każdy biznes, zwróćcie uwagę, że większe biznesy zawsze tworzą, znaczy w ogóle jakiekolwiek biznesy, najlepiej tworzyć jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Chroni to właścicieli. Oczywiście nie chroni to dyrektorów, bo właściciel, czyli inwestor, on jest chroniony, ale dyrektor nie jest chroniony. Więc trzeba tu rozróżnić funkcję dyrektora i w ogóle rady nadzorczej i tak dalej, jeżeli posiadacie, bo czasami jest wiadomo, że ten, co zakłada spółkę, jest jednocześnie dyrektorem, co oczywiście on wtedy odpowiada zgodnie z prawem polskim, bo w Anglii nie odpowiada niestety, więc w Anglii jest o wiele łatwiej, lepiej założyć spółkę, na przykład w Anglii, odpowiednik spółki z o.o. i zrobić oddział w Polsce w tym momencie. No ale to mówię, to już musielibyście się udać do odpowiednich osób, które by wytłumaczyły wam zawiłości odnośnie tworzenia działalności gospodarczej i tak dalej. Więc, no właśnie, więc jeżeli chodzi o kary, są dość wysokie, no i wiecie, no nie można, to trzeba się przygotować do takiego, więc osoba, której zlecacie zrobić portal, dlatego tak dużo się na przykład, wiecie, dlatego ludzie biorą po 10, 20 i tak dalej tysięcy złotych za na przykład wykonanie sklepu internetowego, ponieważ to jest wiedza, którą oni muszą wam. Profesjonaliści nigdy nie są tani. Jeżeli komuś płacicie, nie wiem, 1000 zł za zrobienie sklepu, to nie liczcie tego, że on wam powie takie okruczki.
Więc co mogę Wam powiedzieć? Po prostu uważajcie na, jeżeli przechowujecie dane osobowe, musicie być ostrożni i to mówię naprawdę, musicie być ostrożni, bo ludzie mogą Was posądzić o to, bo zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie chciał się z Wami sądzić. Jeżeli prowadzicie biznes, wiecie, to tak jest właśnie, dlatego mówię, powtarzam, trzeba mieć na to wpływ, gdzie te dane są, jakie są umowy między innymi firmami, czy wy sprzedajecie te dane dla innych firm i te firmy korzystają z tych danych, więc uważajcie po prostu, co robicie, bo nieznajomość prawa kosztuje dużo.